Miniony weekend w Ostródzie był bogaty pod względem wydarzeń dla dzieci. 8 grudnia ostródzki zamek opanowali najmłodsi, którzy przybyli na spektakl Wali Góra i Wyrwij Dąb, przygotowany przez Teatr Lalek dla Dzieci. Opowieść ta ukazuje dzieciom zmienność pór roku. Wystąpili w niej dwaj siłacze wędrujący po świecie i szukający przygód. I morał jest taki, że wszystko musi mieć swój porządek, wszystkie pory roku muszą się odbywać we właściwym czasie i nie można ich zaburzać działaniami człowieka. Teatr Lalek Czarodziej poczuł za dużo mocy i postanowił zmienić oryginalną wersję bajki. Prawdziwa opowieść o Wali Górze i Wyrwij Dębie jest zupełnie inna. Historia mówi o losach bliźniaków, którym dzięki współpracy udało się pokonać przeciwności losu. Spektakl dla dzieci tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było z konkursem skierowanym również do najmłodszych. Od kilku lat Agencja Upowszechniania Kultury w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia organizuje konkurs na najładniejszą papierową bombkę. Papierowe bombki są cały czas na topie. To są bombki, które kiedyś robiły nasze mamy, nasze babcie, dziadkowie na swoje choinki. Celem naszego konkursu jest właśnie przypomnienie takiej pięknej tradycji, namówienie całych rodzin do tego, żeby razem się bawiły, żeby pokazywały dzieciom, jak kiedyś przygotowywaliśmy się do świąt, jak robiliśmy własnoręcznie ozdoby choinkowe. I myślę, że to się sprawdza, bo świadczy o tym ilość uczestników w naszym konkursie. W tym roku mamy prawie 100 zgłoszeń, aczkolwiek i słowo bombka, i słowo papierowy to są sprawy umowne. W tym roku konkursowicze postawili na bombki ze styropianu, które później ozdobione zostały w przeróżny sposób. Oprócz tradycyjnych kształtów nie zabrakło ozdób w postaci aniołków czy gwiazdek. Zamkowa choinka przez najbliższe tygodnie będzie zachwycać swoim pięknem. Na gałązkach zawisły wszystkie konkursowe ozdoby.